Nie było ci trochę trudniej podjąć tej decyzji o wejściu po raz kolejny w projekt Lady ze względu na oczywiście ciążę? Myślałam o tym bardzo długo i tak naprawdę do samego końca z producentami uzależnialiśmy tą decyzję od decyzji lekarzy, bo ta decyzja nie może być podjęta tylko przeze mnie, ona musi być przede wszystkim umotywowana medycznie, ale ja mam tak ogromne szczęście, że ja w ciąży czuję się naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem taką szczęściarą, która i w pierwszej, i w drugiej ciąży naprawdę czuła się bardzo, bardzo dobrze i bałam się trochę, że też ze względu na wiek, że ze względu na to, że każda ciąża jest inna, jak to się mówi, bałam się, że tym razem będzie gorzej. A jest cudownie i ja mam bardzo dużo energii do pracy, świetnie śpię, bardzo dobrze też jem, o, to cudownie. Co po mnie widać, ale naprawdę to jest bardzo szczęśliwy czas dla całej naszej rodziny i cieszę się, że jeszcze w tej końcówce ciąży będę mogła popracować, pobyć z tymi dziewczynami, bo ten program to nie jest tylko program telewizyjny dla nas. Muszę zapytać o tą pracę na planie programu. Wydaje mi się, że cała ekipa musi dokładać wielu starań, żebyś ty czuła się tam po prostu komfortowo. Kiedy rozmawiałem z Asią Krupą, która oczekiwała wtedy na dziecko, mówiła, że ona na przykład zakłada szpilki tylko w tym momencie, kiedy po prostu musi nagrać scenę. Też pilnujesz pewnych rzeczy? Nie wiem, pokoje na parterze, właśnie płaskie obuwie? Tak, tak. Są takie rzeczy, o których oczywiście i ja, i moi producenci myślimy. Do tej pory zawsze miałam pokoje na ostatnim piętrze. Ale teraz nie ukrywam, że jeżeli mogę sobie trochę odjąć tego chodzenia po schodach, to chcę to zrobić. Płaskie buty to jest w ogóle podstawa. Ja naprawdę nawet już teraz na niektóre eventy... Ale do scen również? Czy tam już na tych kilka minut chociaż? Nie, tam trzeba założyć, wiesz, bo też i sylwetka inaczej wygląda. Ale tak naprawdę najważniejsze tutaj jest, że będę mogła pogadać z tymi dziewczynami o tym, co dla nich jest ważne w życiu, o tym, co się będzie zmieniało w ich życiu, w takiej trochę innej aurze, bo mi ciąża dodaje ogromnej łagodności, takiego błogostanu i mam wrażenie, że to wpłynie dobrze też na to, jak będzie mi się pracowało z dziewczynami. Cudownie, zatem czekamy. Na koniec tylko zapytam o taki moment programu, w którym wy wyjeżdżacie gdzieś z finalistkami, tak. Czy tam jeszcze wtedy z półfinalistkami. Czy zobaczymy cię wtedy na ekranie? Gdzie będziecie? Nie ma szans, dlatego że to jest końcówka maja. Ja mam termin na początek czerwca i nawet przepisy lotnicze nie pozwalałyby mi, ale nawet gdyby mi pozwalały, to i tak jest to już zbyt ryzykowna sytuacja. Jednak urodzenie trzeciego dziecka, tak wyczekanego, wymaga przygotowań i takiego spokoju, więc nigdy w życiu bym takiego ryzyka nie podjęła.